Ekosia i przyszły eko przyszłość znają, odpadów segregacji skuteczność ogłaszają. Ekosia i przyszły misje recyklingu mają i dzięki nim już dzieci zasady poznają. Wiadomości z ostatniej chwili. Na jednym z osiedli doszło do straszliwego odkrycia. Policja wraz z detektywem zauważyli, że w pojemniku czarnym są źle powrzucane odpady. O szczegóły zapytaliśmy grupę dochodzeniową. To nie jest pierwsze tego typu zdarzenie na tym osiedlu. Ciągle dostajemy informacje o nieprawidłowej segregacji odpadów. Czy mają państwo jakieś ślady? Ślady są, ale jeszcze nie ustaliliśmy sprawcy. Czy ma pan przypuszczenia, dlaczego ktoś tak robi? Proszę pana, domyślam się, że sprawca może nie wiedzieć, co gdzie wyrzucać. Panie detektywie, ale na pojemnikach jest napisane, co można w nich umieszczać. Tak? O, faktycznie. No widzi pan. Ludzie nawet nie wiedzą, że to jest tu wszystko napisane. Już niebawem przekażemy więcej informacji w tej sprawie. Koniecznie musimy zająć się tą sprawą. Przyszłek! Czas na akcję. Dowiedzmy się, kto nieprawidłowo wyrzuca śmieci do czarnego kosza na odpady zmieszane. I nauczymy tę osobę prawidłowej selekcji odpadów. Pim pirim pim ram pam pam, pim pirim pim ram pam pam, zmieszane wyrzucam tam, rafa fa rafa fa rafa, to wspaniała jest zabawa. Dzień dobry, a co pan tam ma? Dzień dobry, to nie tyle dobry, co znakomity dzień, a ja śmieci wynoszę. A jakie śmieci? A różne różniste. Wszystko w domu skrupulatnie zmieszałem, żeby idealnie pasowały do pojemnika czarnego. W końcu tam lądują odpady zmieszane, prawda? Otóż nie. Tam można wyrzucać tylko konkretne odpady. O, a jak to? Pamiętaj, sprawdź zawartość worka, zanim wyrzucisz śmieci do czarnego kosza. Może któryś odpad trzeba umieścić w kolorowych pojemnikach na papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło lub bioodpady. Jeśli to, co chcesz wyrzucić, nie należy do odpadów niebezpiecznych, dopiero wtedy możesz umieścić w pojemniku czarnym. O rety! Przez cały czas popełniałem błąd? Przeze mnie ktoś miał więcej pracy przy segregacji odpadów. Bardzo przepraszam. Najważniejsze, że teraz będzie pan wiedział, co można wyrzucić do czarnego kosza. To żeby wszystko było już jasne, opowiedzcie, jakie odpady mogę wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać to, czego nie można odzyskać. Do takich odpadów zaliczamy między innymi pieluchy, zużyte chusteczki higieniczne i patyczki do uszu, zbite szklanki i rozbite naczynia, mięso, kości i ości, zatłuszczoną i brudną folię. A wiecie, co zrobić z odpadami takimi jak leki, baterie i akumulatory czy sprzęt elektroniczny? Nie, nie, nie. To odpady niebezpieczne i czarny kosz ich nie przyjmuje. Należy je oddać do PSZOK, czyli punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Proszę pamiętać, aby przed wyrzuceniem śmieci do czarnego kosza sprawdzić, czy odpady, które chcemy tam umieścić, nie powinny trafić do kolorowych pojemników. A co się później dzieje z tymi odpadami, skoro nie można już z nich wytworzyć nowych przedmiotów? Zawartość czarnego pojemnika przewożona jest do sortowni. Tam poddawane są selekcji, czyli oddziela się te odpady, które można jeszcze poddać recyklingowi, od tych, które już się do tego nie nadają. To, co się nie nadaje, spala się w specjalnych spalarniach. Spalarnie sprawiają, że między innymi mamy prąd w domach. Wow! Cóż za wspaniałe gospodarowanie odpadami! Nawet śmieci się nie marnują! To prawda, ale warto odpady segregować, bo zamiast je spalać, można ich ponownie użyć. I to jest właśnie recykling! Już zrozumiałem zasady, ale nie czuję się dobrze z tym, że do tej pory źle postępowałem. Mam pomysł. Mogę sprawić, że ludzie nie będą popełniali tych samych błędów, co ja. Jestem programistą, więc stworzę aplikację na telefon, która pomoże innym w segregacji odpadów. Jeśli ktoś nie będzie wiedział, co gdzie wyrzucić, sprawdzi to w aplikacji Eko Przyszłość. Aplikacja podpowie mu, gdzie można umieścić odpady. Genialny pomysł! Zrobi pan aplikację, która poprawi odpadów segregację! Juhu! Ekosia i przyszły, Eko Przyszłość znają. Odpadów segregacji skuteczność ogłaszają. Ekosia i przyszły misję recyklingu mają.